Tak, jak widzicie, moja próba zaatakowania szczytu Śnieżki, najwyższego szczytu tutaj w okolicy, no spełzła na niczym z powodu właśnie owej pogody. Co prawda, jak widzicie, ja jestem przygotowany na to i oczywiście mógłbym spróbować, ale powiem wam, że wolę, jak będzie lepsza widoczność, też chciałbym po prostu rozkoszować się troszeczkę widokiem z góry. I taka okazja ma się nadarzyć jutro. Aczkolwiek ma być nieco wiecznie, ale to nic. Tymczasem idę innym szlakiem, już nawet teraz nie wiem jakim. Zapomniałem, chyba niebieskim. Zresztą zaraz zobaczymy, na jakimś drzewie będzie na pewno namalowane. W kierunku tak zwanej Borowicy. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiem wam, że nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek tutaj byłem. Wiem, że raz szliśmy taką wycieczką. Właśnie owe pamiętne 42 lata temu. No cóż, pogoda jest zawsze. Można tylko narzekać na brak odpowiedniego ubrania. Tak naprawdę powiem wam, że jest przepięknie. Przepiękny klimat. Jest klimatycznie. Spójrzcie na to. Spójrzcie tam do przodu. Fantastycznie. A teraz do tyłu, bo stamtąd przyszedłem. No a tam idę. Także idealne miejsce do wzięcia, jak to się mówi. Ja mam, że już wtedy, a był to rok 80. No, trzeba tu uważać, bo tu tak niewinnie wygląda, jednak jest z góry, są kamienie i woda. No ale nic, idziemy. Powiem, że już wtedy był to moment, w którym wiedziałem, że będę się bardzo mocno interesował zjawiskami. Po prostu, no, przynajmniej dziwnymi, a tak to o wysokiej dziwności, jak to jeden z fanów kanału to nazwał. I właśnie idąc, nie wiem czy tutaj, ale zobaczcie, klimatyczny las, nikogo nie ma, turystów wygnało, mgły Avalonu. Było to 2 lata po owym słynnym emilcińskim epizodzie, który do dzisiaj jest bardzo kontrowersyjny. Ja zbieram się, właściwie pracuję już nad obszernym materiałem dotyczącym tej tematyki, który mam nadzieję ukaże się jeszcze, no w tym roku to nie wiem, ponieważ chciałbym też pojechać na miejsce. Może uda się to mniej więcej w październiku, ale to zobaczymy. Natomiast właśnie wtedy, w 80 roku, kiedy tutaj w tych okolicach, nie wiem czy to tutaj, oj widzicie, tutaj czasami nie było, szedłem sobie tak lasem. Mój ojciec szedł z tyłu i tam jeszcze paru poznanych wczasowiczów sobie gawędzili, ja szedłem z przodu. I wtedy oddaliłem się troszeczkę i zobaczyłem takie drzewo. Właśnie tak podobnie jak tam z tyłu. Widzicie, takie mgły drzewa. I było takie drzewo w kształcie właśnie takich dwóch stojących obok siebie postaci. I mi serce zaczęło mocniej bić, moja fantazja poruszyła się i już myślałem, że to właśnie są owi obcy Wolskiego. Także powiem wam, że było ciekawie. Widzę, że tu jest strzałka, szlak prowadzi tam. No to idziemy do jakiegoś podobnież schroniska PTTK. Ja należałem gdzieś do PTTK. Też 42 lata temu. Wygląda na to, że jak zobaczycie na drzewie, jest to szlak czarny. Nie widziałem tam szlaku czarnego, tam był tylko żółty, niebieski, czerwony. No, ale idziemy czarnym. Nieco błota, ale od czego się ma gumofilce? A kto z was czytał, czy też słuchał Jakuba Wędrowicza, no, to wie, że gumofilce wymyślili szarak. Dobra,
wystarczy na ten moment, a my się jeszcze zgłosimy do Was do celu jeszcze jakieś 40 minut marszu. Zobaczcie, jaki klimat. Ani żywej duszy. Przepięknie. Tam spotkałem coś takiego jak zakaz wstępu, ale wydaje mi się, że dotyczy to właśnie tych powierzchni leśnych, a nie drogi, gdyż tutaj nic nie pisze. Pisze tylko, że jest tu ochrona bezpośrednia ujęcia wody. Tam stoi taka tabliczka, nie wiem, czy to będzie... O, tam widzicie. Nie, to nie ta. O, widzicie, jest taka mała kamera z przodu, że nic nie widać. Gdzieś tam, jak podejdziemy do nich. O, tam, widzicie? Także jest klimat. Powiem Wam, że jest klimat. Jest niesamowicie. To nazywam przygodą. Zobaczymy, dokąd mnie tutaj te ścieżki poprowadzą. Właśnie minęłem tak zwane zamkowe skały. Minęłem, bo ich nawet nie widziałem. Tam był punkt, w którym można było sobie zrobić zdjęcie przy tych skałach, ale jak widzicie, tutaj niespecjalnie ze zdjęciami. Powiem Wam, że bateria mi się zaraz kończy. Ja też z tą myślą wyszłem, że ona się wyczerpie i po prostu sobie ją naładuję na jutro na wycieczkę na Śnieżkę. Natomiast ja tutaj idę, dopóki jeszcze ona tutaj działa, to sobie troszeczkę pogadamy, a później no cóż. Także w razie czego, jak się nagle urwie, to wiedzcie, że to właśnie była bateria. Ktoś może zapytać, o czemu nie bierzesz nowej baterii i tak dalej. No to się zawsze wiąże z dodatkowym ekwipmentem, który trzeba dźwigać, wymieniać w jakimś deszczu, a tu ten filmik nie ma być dwóch godzin trwać, takie krótkie przebłyski. Powiem Wam, że jest naprawdę świetnie klimatyczny, mgła jakby troszeczkę za mną i przede mną się przerzedza. Idę w kierunku tych borowic, nie wiem nawet czy dobrze, bo to było takie rozwidlenie dróg. Natomiast o mgle to powiem Wam jeszcze taką historię, którą opowiadałem kiedyś na moim kanale, ale dla podróżników i nowych być może nie jest znana, którą doświadczył mój nieodżałowany przyjaciel Wojtek Drewniak, z którym miałem bardzo dobre kontakty i też były wielkie plany związane z naszą działalnością, jeżeli chodzi o właśnie obszar nieznanego. O kurczę, patrzcie. Patrzcie, mówiłem, że się przerzedza, a tam właśnie się, to kamera tak nie oddaje, bo to jest oczywiście tak zwane rybie oko, a to mam, że 50 metrów i nic nie widać. Jan mi właśnie o takim mgle opowiadał, takim zjawisku, które spotkało go i jeszcze jedną osobę, też znaną swego czasu w scenie alternatywnej, to nazwijmy, niech będzie, na górze Radunia. Gdzie będąc na szczycie, nie wiem, właściwie już teraz nie pamiętam, po co oni tam poszli, czy mówiłem o tym, nieważne, w każdym razie weszli sobie na ten szczyt i tam, słuchajcie, tą górę spowija mgła, dokładnie tak jak tutaj, patrzcie, nic nie widać, teraz Wam to pokażę. No i tu jeszcze procent, no jeszcze jest troszeczkę. Patrzcie tu w dół, nic. Kompletny brak widoczności. Widoczność 50 metrów. Przypomina mi to właśnie tą samą pogodę. Właściwie taką samą, 42 lata temu.
i powiem wam, że otoczyła ten szczyt mgła, po prostu spowił się ten cały czubek we mgle i ich ta mgła jakby zamknęła. I oni rzeczywiście mówił mi potem, że naprawdę dostali stracha, a powiedzieć trzeba, że oni się takimi zjawiskami zajmowali, więc tak łatwo nie było ich tam byle czym jakby, no nazwijmy to, postraszyć. Ta mgła była tak gęsta, że czubka nosa nie było widać, tak mi Wojtek opowiadał. I wtedy, kiedy już tak, no właściwie chcieli opuścić tą górkę, nie widzieli w którym kierunku, to była właśnie mgła. Patrzcie, tutaj chwila na dół, spojrzymy, zobaczcie, leży przewrócona ambona myśliwska. I kiedy właśnie już ta kulminacja taka nastąpiła, że rzeczywiście już byli krótko przed taką paniką troszeczkę, to nagle utworzył się taki tunel. Właśnie też mówiłem o tunelu z mgły, ukazujący drogę w dół. I oni, nie namyślając się długo, po prostu ruszyli tą drogą i udało im się z tej góry szczęśliwie zejść. Oczywiście nic się nie wydarzyło, żadnych jakichś tam anomalii nie było. Ale ja już wielokrotnie wspominałem, coś podobnego przydarzyło się też mojemu wujkowi, który na takiej górze, i to górze praktycznie nie na jakimś odludziu, tylko w miejscu, w którym po prostu taka wzgórze było, obojętnie w którym kierunku się nie zeszło z tego wzgórza, to naokoło była droga i nie było problemu. I on po prostu zabłądził na tym czubku, nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Ciągle chodził po tym szczycie, nazwijmy nie czubku, tylko szczycie, i ciągle pojawiał się, tak mi opowiadał, jakby w tym samym miejscu krążył i nie był w stanie wyjść. I to trwało, powtórzył ileś razy takich manewrów, aż w końcu któregoś momentu udało się wyjść. Mgła jak w tym horrorze. Fok. Następne rewelacyjne miejsce. Powiem, że odkrywam tutaj takie piękno natury. Ta kamera tego oczywiście nie odda, jak wiecie, ale te samotne wędrówki właśnie w takim klimacie, to jest właśnie coś. Taka godzinka samotności chociażby, bo to dłużej nie potrwa. Mam nadzieję, że dłużej nie potrwa. Bo tak naprawdę to ja dokładnie nie jestem... Ja idę mniej więcej w kierunku tych borowic, ale tu już żadnej... Od jakiegoś dłuższego czasu nie widziałem żadnego... takiego znaku. Czy dobrze idę, czy źle idę. Jakieś schronisko ma tam być. A jak nie, no to będzie trzeba wracać. Przez ciemny las. Z powitym mgłą. Ale to jest właśnie to. Każdego namawiam do takich... Każdego namawiam do takich właśnie wycieczek. Oczywiście trzeba też być odpowiednio ubranym i no, jeżeli nie znacie terenu, to nie zapuszczajcie się gdzieś tam w góry samotnie, jeżeli ktoś nie zna. Bo to różnie może być. Ja tutaj chodzę w pobliżu. Naprawdę nie jest to żadna jakiś survival gdzieś tam. Chociaż nie przypominam sobie, żebym tu kiedykolwiek był. Nie znam tego miejsca, ale jestem wyposażony w technologię. I tutaj naokoło jest wszystko znakowane, także to jest cały czas w tym masywie w pobliżu właśnie świątyni Wang i góry Śnieżki, chociaż ona jest za nami. Także tutaj jest spokojnie, bezpiecznie, ale to nie znaczy, że nie ma klimatu. Właśnie to są takie momenty, w których się najlepiej takie historie opowiada, takie bardziej, powiedzmy, nazwijmy to drastyczniejsze, horrorowate. A takie też do mnie napływają co jakiś czas. I mam kilka takich. Także będę też starał się co jakiś czas taki
film nagrać, materiał z taką jakąś historią widza. Po prostu z historią, już nie ocenianie tego, czy próba jakiejś analizy. Następna ambona, zobaczcie. Żeby zobaczyć, jak dużo jest takich przypadków, to ja wierzę, że wielu z was coś podobnego przeżyło, ponieważ inaczej nie wylądowalibyście na tym naszym kanale i zawsze tak długo jest to tajemnicą, dopóki ktoś nie odważy się opowiedzieć o własnym przeżyciu i wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ja jestem osobny w mojej historii. Zawsze tak jest, zawsze będą sceptycy, zawsze będą tacy, dla których żaden cud nie istnieje, do momentu, w którym sami go nie doświadczą. I wtedy świat zmienia kompletnie swoją polaryzację. Nagle to, co niemożliwe, okazało się właściwie jedynym możliwym wytłumaczeniem. Fenomen. Jak sobie tu dziarsko maszeruje dalej i zobaczymy, co z tego wyniknie. Gdzieś tam dojdę. Każda droga prowadzi do jakiegoś punktu. Chociaż raz powiem wam, że jechałem rowerem i właśnie taką dróżką zjeżdżałem sobie parę kilometrów w dół i nagle droga się skończyła. Koniec. Koniec drogi. Polanka i koniec. No i trzeba było z powrotem. Problemu w tym nie było, bo droga była prosta. Powiedzmy kręta, ale prosta. Tylko, że pod górę. A tymczasem maszerujemy z górki. Dobra, to ja kończę. Tu się przejaśnia. Ptaki zaczynają śpiewać. Mam nadzieję, że pogoda wkrótce będzie lepsza. Zobaczymy, czy kamera jeszcze pozwoli na jakąś dalszą relację. Będzie coś ciekawego, to się znowu zamelduje. A tymczasem trzymajcie się. Dobra. Słuchajcie, jest klimatycznie. Poprawy pogody nie ma. Doszedłem właściwie do tej borownik, borowiec. W każdym razie